Patrzcie, jak bociany chodzą! Jakie są... Boże, on ma mysz! Ty, Judaszu! Ja wiedziałam, ja to czułam. Ja po prostu jestem jasnowidzem. Patrzcie, aż kupiłam sobie samoopalacz do picia. Po pierwsze, guma mnie w spodniach ciśnie. Ona ma, że po 24 jest trochę... Ojej, jaka twarda! Sucha kupa! Ej, tak, chodzę po korytarzu, chodzę. No i mam klapeczki, nie? No mówię, coś mi nie gra. Patrzcie. Chciałam wyjść tak. W pingwinkach, do skarpet, no cudownie, po prostu cudownie. Matko, dobrze, że ja się w moment ogarnęłam. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Co ja taka glaca świecąca, jak psu jajeczka, o mat... Ej, no wybitnie, nie? Jak mi się smalczykiem nasmarowała, no bez jaj. Pamiętajcie, jak będziecie budowali chatę, no my budowaliśmy ją 9 lat temu i są rzeczy, które byśmy zmienili jak najbardziej. Gdyby przyszło wam do głowy, że na korytarzu nie musi być dużo światła, to uwierzcie mi, że musi. No i teraz tak sobie przez 9 lat nadal cierpimy. Gdzie ja mam buty są? Może mama pokazać mi robala? No robala musi kładać babci. Aha, robala musisz wziąć do babci? No to weź robala. Jak słyszeliście, pająk musi być pokazany do babci. I jak byliśmy wczoraj w Action, po te gluty, nie? Bo przecież normalnie gluty to już... Gluty to mi wychodzą uszami wszystkim, nie tylko nosem, rozumiecie? Te slimy, slimy! I jak byliśmy w Action, to był dział lalek, jakichś maskotek ślicznych po jednej stronie, po drugiej stronie właśnie były te gluty, pająki, jakieś żmije. I Laura oczywiście zachwycona pająkami, żmijami, nawet taka pani się śmieje, mówi, no. Z tyłu dział dla dziewczynek, taki cudowny, wspaniały, a ona pajączki, no. Wiecie co? Moja siostra też taka była. Co nie zmienia faktu, że nawet w tej ciemnicy na korytarzu jest kod na paryskie perfumy, który nadal działa i daje wam minus 20% zniżki. Ale fajna taka brzoskwinia na końcu wjechała. Boże, mój nos to jest dopiero dziwne. Dobra, biorę tytkę. Okularów nie biorę, bo zimno. Buty, żebym założyła bez skarpet tylko. To teraz logiczne, nie? Zimno, ale idę w klapkach. Szału nie ma, dupy nie urywa. Swytr. No swytr to musi być od góry, ale od dołu klapki mogą być. Hoppa, 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 hoppa. Niestety, muszę jechać zrobić rejs do apteki. Oj, cicho, zaraz się okaże, czy ja mam znowu kluczyki w... Miałam, dobra. I potem siadam do tamtego i tak wiecie, szukam, chcę wcisnąć ten guzik, się okazuje, że nie wzięłam kluczyków i tak potem się we łbie pierdzieli. Muszę jechać do apteki. Bo mówiłam wam, że odrzucamy leki, jeżeli chodzi o moją nerwicę lękową, ale no to też nie będzie tak, że ja zrezygnuję z leków w ciągu, nie wiem, 2 tygodni. To też tak nie będzie wyglądać. Ja już odrzucałam kilka razy leki w swoim życiu. Niestety moje leki teraz się kończą i muszę sobie dokupić jeszcze jedno opakowanie. Cały czas jest problem z dostępnością leków, no przeróżnych leków, ja nie mówię teraz o swoich lekach, ale przeróżnych leków. I jestem ciekawa, czy dostanę lek u nas w aptece. Jak nie, to będę musiała jechać 25 km dalej, gdzie jest kilka aptek i zobaczymy, czy tam będzie. Bo są zamienniki, ale jednego zamiennika, który jest, nie mogę brać, bo tak mi się kręci w głowie po tym leku. Jakiś czas temu, jak brałam właśnie ten zamiennik, było wszystko ok i po 2 tygodniach miałam takie lekkie zawroty głowy właśnie podczas ruchu. Takie leciutkie, nie to, że o Jezu, się przewrócę, tylko takie no, dosłownie jakby zawirowanie z lekkim bólem głowy. Nie, mówię, Boże, chora jestem. No chora jestem od razu, słuchajcie, za 2 dni. Badania krwi, coś tam jeszcze. Mówię, dobra, no zdrowa, co to jest, nie? I potem wchodzę w skutki uboczne tego leku, tego zamiennika, a na pierwszym miejscu jest możliwe zawroty głowy. Potem wchodzę, googluję i... Boże, ile osób miało właśnie to? Ja mówię, ja pierdzielę, nie? Ale naprawdę się tak wystraszyłam. Mówię, Boże, co mi jest? Chora jestem, jakiś guz mózgu, wiecie, jak to od razu człowiek ma we łbie porobione, nie? Mówię, koniec, koniec, już mówię, no koniec. Także jestem ciekawa, czy będzie mój lek, bo jeszcze mojego leku potrzebuję, więc jedźmy. Wy myślicie, że ja robię wam jakąś przebitkę? Nie. Patrzcie, jak bociany chodzą, jakie są... Boże, on ma mysz! Ty, Judaszu! U nas co roku jest bardzo, ale to bardzo dużo bocianów. Nie mamy gniazd, ale jest bardzo dużo bocianów. Nawet któregoś roku wam nagrywałam, nie wiem, czy w tym roku, czy w zeszłym roku, jak latają i uczą dzieci latać bociany. Normalnie takie, wiecie, koła tworzą i tak latają. Normalnie ten był taki perfidny, taką dużą mysz miał tu w dziobie, nie? No jedyna, no perfidny, no tak się żywią, no co perfidny, no. No ja sobie myszy nie usmażę, no ale jak on lubi, no to co mu będę żałować, nie? Oh no.
Mamy przejazd kolejowo zamknięty. Kto jest u mnie nowy na kanale, bo trochę Was przybywa, także witam wszystkich serdecznie na naszym pokładzie. To u nas z przejazdem kolejowym jest tak, teraz to jeszcze jest jakoś w miarę okej, ale ileś lat do tyłu, to można było normalnie się zdrzemnąć, wykąpać, posiedzieć w samochodzie, jeszcze by się nie otworzyły szlabany. No dzisiaj to tempo kosmiczne naprawdę. Ile razy tak pociąg przejechał i potrafili nas tu trzymać z 10-15 minut i my myśleliśmy zawsze, że może drugi pociąg przejedzie, nie? Dopiero szlaban, no pootwierali. A tutaj nie ma automatycznych, tylko właśnie ktoś tam sobie siedzi i otwiera. Teraz się otwierają, ale kiedyś naprawdę, wiecie, jaka była tragedia? Tragedia była. Zgasły? Zgasły. Jedziemy. Idę do apteki numer 1. Jakby to była pierwsza i ostatnia, to by było przemiło. Po prostu przemiło. Bo kilka miesięcy temu, bo zawsze miałam leki na kilka miesięcy wypisane, to jeździłam chyba po 6 aptekach. Nie chciałabym zrobić powtórki z rozrywki, no ale... Jak trza będzie, to trza będzie. Ja wiedziałam, ja to czułam. Ja po prostu jestem jasnowidzem. Muszę jechać 25 km dalej, bo w 4 aptekach jest prawdopodobieństwo, znaczy nie jest prawdopodobieństwo, tylko są te leki, a zamiennika brać nie mogę, moi drodzy, nie mogę, bo po prostu mi się we łbie kołuje. A jeszcze muszę go troszkę pobrać, więc jadę. Uwaga, startuję do apteki numer 1. A, telefon mam? Boże, gdzie jest mój telefon? Bo przecież muszę kod recepty. Ja kiedyś, moi drodzy, to zginę z tym wszystkim. Po prostu. Jest telefon, no. Kuźba, z iPhone'a nie poznałam. Nie ma. No wiem właśnie. Nawet żadnych odpowiedników. Na razie przegrywamy 1-0. Pierwsza apteka. Cudownie. No masakra jest z lekami, nie? Naprawdę. Ktoś teraz bardzo potrzebuje. I co teraz? Mój entuzjazm, mimo że jesteśmy przy aptece numer 2, wygasa, powiem Wam. Dzień dobry. Pani na szczęście dwa, więc możemy 2 po 30, więc tych, których nie ma, więc jeden po 60, który jest. Dobrze, pani daje to. Proszę zobaczyć, tu jest 17 i dalej jest ile? 6 groszy. 6 groszy. 5, 6, ja chyba 6 groszy to nie mam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jeny, jak ja się cieszę. Druga apteka. Jest git, dobra. Dzień dobry. Patrzcie, aż kupiłam sobie samoopalacz do picia. Najpierw muszę się napić wody. Tak mnie zasuszyło, że po prostu jęzor to mi zaraz plecami wyjdzie. Matko, co tak ciemno w tej kamerze się zrobiło? Już Wam pokazuję, co sobie strzeliłam. Mamy z Lovely Neon. To jest numer 3 i numer 5. Numer 3 to jest ten. One w kamerze są takie bardziej, no takie bardziej neon. A to jest taki fajny cukierek, a to jest taki fajny różowy neon. One mają taki lekki brokat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie lubię takich brokatowych za bardzo, ale... No zobaczymy. Słuchajcie, musiałam kupić gąbkę, obojętnie jaką, bo ta moja to po prostu woła o pomstę do nieba i no lepiej w ogóle nic nie mówić. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Kupiłam z takiej firmy. Teraz jeżeli chodzi o samoopalacz, to postanowiłam spróbować, słuchajcie, organiczna woda brązująca do ciała Liren kokosowa. Ona jest w sprayu. Ten spray nie zapowiada się zbyt równomiernie rozpylać na całym ciele, ale chcę spróbować tą wodę kokosową. I coś, co ostatnio w ogóle się przewija w necie, i ja widzę bardzo dobre opinie tego, to kolejny krem SPF, chcę spróbować. To jest ten z witaminą C z L'Oreala. Czekajcie, on kosztował 55 zł. Podejrzewam, że może na necie można je kupić trochę taniej. A tutaj jest serum, o którym też jest dosyć głośno, że też ma bardzo dobre opinie. I to jest to z 12% witaminą C. Ono kosztowało 77 zł. Boże, jaki tu jest ruch w ogóle? Muszę na chwilę kamerę zmienić, bo w tej mam niestety bardzo mało baterii i... Już nie pogadamy, więc chwilę pogadamy z tej.
Tak to mniej więcej wygląda. O ludzie, zapomniałam! Słuchajcie, przecież kupiłam jeszcze samoopalacz i wzięłam ten Bitan. Ja mam rękawice z tej firmy, nawet dwie. Jedną mam z paluchem, a drugą mam bez palucha. Nie lubię tej, która nie ma, wiecie, jak rękawiczka palucha, która się wkłada. Tą serię, która jest ciemniejsza. Najciemniejsza, najciemniejszy. Pianka samopalająca w jedną godzinę. Albo możemy go według producenta też potrzymać trochę dłużej na skórze i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Podobno ma bardzo dobre opinie ten samoopalacz. No nie no, tu jeszcze nic nie czuć. Ta woda, chciałam powiedzieć różana, ta woda kokosowa z Liren kosztowała 2 dychy, bo teraz była jakaś promocja, a ten kosztował też na promocji 55 zł, a normalnie 77 zł, coś takiego. Czy przez 2 tygodnie teraz nie będzie filmów, bo będę po prostu wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy, czyli jeszcze gorzej niż zawsze. A teraz, moi drodzy, chcę jeszcze na chwilkę wejść do Sinsaya. Bez kitów, to bym nawet moich tabletek nie wsadziła. No, wielka ta tytka, Boże. Po pierwsze, guma mnie w spodniach ciśnie. Nie, no, żartuję. Ale zbiera się jakaś wichura. I weszłam do Sinsaya. Usłyszałam tą ryczącą muzykę, stwierdziłam, że wychodzę. W dupie z tym. Ale fajna, zimna, jemy. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Widzicie tą czarną chmurę? No to właśnie ona jest u nas. Ajeny. Całą drogę mi tu tylko kropiło, a to najgorsze to u nas. Tata sobie robi obiad do pracy, a ty mu wyjadasz? Tak. Tak? Zostawiam ci. Zostawia ci. Widzisz, trochę będziesz miał zostawione. No, gdzie masz tą kupę? A, tu, dawaj. Uwaga, robimy kupę. Nie? Z action kupa za 2 złote. Ileś tam? Nie otwieraj! No otwieramy i zalewamy ją wodą i rano będzie duża. Bo ona ma, że po 24 jest trochę... Ojej, jaka twarda! Sucha kupa! Po 24 jest większa i 48 i 72 to... Kupa! Rozumiecie, 72 to jest... Tyle kału! Krowi placek! Nie, daj, do kubka wlejemy! Co robimy? No dobra, wchodź. Tu mamy miskę. Nie, ja mam... Aha, bo ty nie masz tego, czekaj. Tu wejdź. Wlewamy wodę. No, wlewaj wodę. Jeszcze trochę. Jeszcze, dobra, już, koniec. I teraz wsadź kupę. I zobaczymy, jaka będzie duża jutro rano. Bo jutro będzie większa, widzisz? I teraz musimy ją tak zostawić. Ona musi siedzieć w tej wodzie. Mogę tak zrobić? No nie, wodę chcesz pić. Tylko paluszka zamoczyłam. Tylko paluszka zamoczyłaś? Dobra, to ją zostawiamy. I rano zobaczymy, jak przyjdziemy rano, to ta kupa będzie duża. Pokaż? No nie, no teraz ci nie pokażę, ona teraz jest taka, o. A jutro będzie duża ta kupa, dobra? Zostawiamy ją. Zostawiam ją. Dobra. I mamy czary Mary. Stwierdziłam, że tę przetestuję razem z wami ten SPF. Jaram się, strasznie się jaram. Wiecie, co mnie zaskoczyło tutaj? Bo to jest bardzo istotne. Można aplikować na powieki i okolice oczu. No tu rozwaliło troszkę czaszuszkę. Bo kto używa SPF-a, ten wie, jak niechcący się dostanie gdzieś w okolice oczu, to później nawet jak zmyjecie to cały dzień oko łzawi. Koniec świata już jest wtedy. Nieustająco polecam wam ten Revox, który jest dostępny w Hebe. Nie wiem, czy on jeszcze gdzieś jest sprzedawany, nie interesowałam się. Ja go akurat wtedy, gdy był szał, kupowałam w Hebe. Mam jeszcze 2 opakowania w zapasie, tu tak, no z połowa to jest. Mam ten... Kocham go nad życie i ja go kupowałam zawsze na promocji, jak kosztuje 20 zł. Nie wiem, czy on też w ogóle teraz po czasie nie zdrożał nawet, jak jest promocja. I zużywam chyba 5. opakowanie, no to świadczy o tym, że go bardzo lubię. Tu mam 2. opakowanie Basic Lab, taki filtr, też jest naprawdę fajny. On ciutkę bieli, ale jest spoko. I teraz jestem bardzo ciekawa tego. Trzeba go wstrząsnąć, bo tak tutaj wyczytałam na tym kartoniku. Właśnie wczoraj siedziałam na Hebe wieczorem. I jest fajna promocja. Jeżeli on jest super, to warto się nim zainteresować, bo on wchodzi w promocję 1 plus 1. Jakbyście sobie kupili 2 w zapasie, to za drugi płacicie 80% mniej. Także w ogóle super. I na Hebe on kosztuje 58 zł. Jeżeli chodzi o aplikację kremu SPF, to pod spodem zawsze coś mam. W sensie mam zawsze jakieś serum. Nie mam suchego ryja. Pokaż, co ty robisz tam? Pokaż. Patrzcie, co ona ma? Co ty tam masz? O Boże, coś mi zaczęło wyciekać. Tak robisz? A, mogę pokazać? Możesz pokazać.
Patrzcie, bo przecież wczoraj kupiliśmy i plasteliny, i gluty, i wiecie, jest szałciał. Fajne to jest, zobaczcie, takie... I na początku jak się to wyjął, to tak strzelało. Może buty jest. A, ty jej buty robisz? Tak się robi. Uuu, to już grubsza sprawa jest, nie? Tak się robi. Tak się robi? Możesz zrobić tak. Mogę też tak zrobić? Możesz spróbować. Mogę spróbować? To uwaga, próbuję. Dobrze mi idzie? Tak. Ale fajne. Urywaj, bo przecież ja nie będę miała coś. A przepraszam, mam nie urywać. Dobrze. Możesz na razie tam iść, a ja nagram sobie chwilę? Tak. Dziękuję. Tak, i zaraz przyjdziesz. Wczoraj jak byłam w Rossmanie, Ryszard, to dlaczego ty rozpraszasz wszystkich, Ryszard? No to było normalnie namiętne, Rysiu. Także popiszczeliśmy sobie z Rysiem. Jest ogon jeszcze, może Ryszard, matko, patrzcie, co się tu dzieje, jest intensywnie. Matko, co się dzieje tu, mama? No Rysiu, no co się dzieje? O matka, ale buty jej zrobiła. Ryszard, no jest namiętnie. Rysiu, no nie teraz, jak ja będę kremik używać, Ryszard, nie przerywaj mi. Jaki to człowiek głupi, nie? Zamiast normalnie tam się zacząć zachowywać, to tak piszczy, jęczy z tynką. Bo kotek! Ja mam takie ekskluzywne lusterko i jak ja je sobie tu położę, to ono nie będzie stało. Ale może się uda. I wczoraj jak byłam w Rossmanie, to chciałam sobie kupić jakiś podkład. Ale powiem wam, że ja znowu... To już no nie pierwszy raz i wiemy, że Rossmann z tego słynie i to bardzo, że tam testerów to ciągle brakuje. Te wszystkie produkty są pootwierane. Nie, no po prostu dla mnie nie. No nie, i to mnie tak zniesmaczyło. I kiedyś już kilka razy miałam też w zamówieniu przez internet, jak robiłam, ale to już było dawno, bo już naprawdę dawno tego nie robiłam, że przyjechały produkty po prostu perfidnie otwarte. No chyba człowiek, który pakuje to, no to chyba to widzi, prawda? I to jest coś w stylu, no może się... Nie odezwie, może przejdzie, nie? No nie, wybaczcie, ale nie. A jak są te promocje w Rossmanie, już dawno z nich nie korzystałam, bo ceny w Rossmanie są po prostu pozawyżane kosmetyków i to grubo czasami. I stwierdziłam, że nie, że zamówię sobie coś przez internet. I druga sprawa jest taka, że ostatnio zaczęłam sobie rozmyślać nad nowym aparatem, w sensie nad nową lustrzanką. I moja lustrzanka już jest w jakiś sposób dziadziusiem. Bo moja lustrzanka, żeby was nie skłamać, ma już... No, czekajcie, Laura będzie miała 3, no z 5 lat już ma. Moja lustrzanka kosztowała obiektyw, no i całe to, ale super, ej! Patrz, jaki super! Nie, nie, Laura, poczekaj, nie przerywaj teraz mamie. Ale super, ja sobie taki drugi palec zrobiłam. Ej, on działa i się zachowuje tak jak ten Revox, nawet chyba lepiej. Bo Revox, mówiłam wam, że działa jak krem. Zobaczcie, jak to się ekspresowo wchłania, to w ogóle nie bieli. I ten Revox ma to samo. I jest uczucie kremu, a nie tej wstrętnej plasteliny. No kocham takie coś. Jak kazali na powieki, to proszę bardzo. No jeżeli jutro nie będzie filmu przez producenta L'Oreala, bo Kowalczykównie będą oczki uzawiły. Ale super, ej! No naprawdę, wow! Rzeczywiście, wow! Nie bieli i zachowuje się jak ten Revox, nawet ciutkę lepiej, ciutkę szybciej się wchłania. I jest normalnie cały czas jak krem, a nie taka, wiecie, plastelina się robi, takie coś, super! Naprawdę się nie dziwię, że to ma tak dobre opinie. Dobra, jeszcze sobie trochę dołożymy, no bo tego SPF-u, żeby działał, to trochę musi być, chociaż dzisiaj nie ma za dużo słońca. Ale tak później. Nie ma słońca. Ale no słyszycie, Laura mówi, że nie ma słońca. Ale później będziemy wychodzili. No to ja tam się wkręciłam w tym roku w filtry i to bardzo, ale super. Na pierwsze użycie świetne, naprawdę świetne. A jeszcze jak rzeczywiście będzie można go bardziej tutaj i tutaj, to już w ogóle będzie eureka. Ja tak skaczę trochę z tematu na temat. Ale zawsze jak nakładam SPF, to zawsze mam coś pod spodem. Mam stonizowaną buzię na przykład tonikiem i na przykład zawsze mam serum. Czasami nakładam krem, ale jeżeli wiem, że te kremy, które ja nakładam z SPF-em są dobre, to nie nakładam kremu pod spód. Często później potrafi się rolować ten SPF też przez to, no bo tu już tych warstw trochę jest na tej buzi. Różnie, czasami nałożę krem, czasami nie nałożę kremu. Jeżeli wiem, że na przykład dany krem współgra z kremem SPF, to nakładam. I teraz wracając do tego aparatu. Na przestrzeni tylu lat, z 5 lat, gdy ta lustrzanka już sobie jest, no to ona już naprawdę jest dziadziusiem.
No i tak jak wam mówiłam, mój obiektyw z całym body kosztował tak mniej więcej 8 klocków. I teraz tak patrzyłam, że żeby to wszystko przeskoczyć, żeby była zauważalna super jakość i dodatkowo, żeby ten aparat miał też fajniejszą stabilizację, bo ten ma taką troszeczkę średnią stabilizację, tak szczerze mówiąc, to jak popatrzyłam na ceny, to głowa to po prostu myślałam, że mi wystrzeli. To tak 15 tysięcy trzeba liczyć. Rozumiecie? To ja sobie samochód za 3,5 tysiąca kupiłam, a aparat za 15. No absurd, matko kochana, no ale wiem, że na przykład ten aparat starczy mi na kolejne ileś tam znowu lat, nie? A i jeszcze ostatnio zaszaleliście z pytaniami, to chyba dlatego, że właśnie już jest sierpień. Czy nie wyjeżdżamy gdzieś na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżamy na wakacje. Nie dlatego, że kupiliśmy samochód i zbieram na nowy aparat, tylko dlatego, że Dawid w tym roku nie będzie miał urlopu. To znaczy on będzie miał oddany ten urlop i później będzie leżał długo sobie na urlopie. No bo tam u niego w firmie, to znaczy nie u niego w firmie, Dawid pracuje u kogoś. Często ludzie myślą, że Dawid ma swoją firmę. Nie, Dawid nie ma swojej firmy, Dawid pracuje u prywaciarza. No i po prostu tam się porobiły pewne rzeczy i Dawid no jest osobą, która no, jest tam bardzo, ale to bardzo potrzebna. I niestety w tym roku nie będzie miał urlopu, ale spokojnie, jak pojedziemy na urlop, to będzie tam błagali, żebyśmy wrócili do domu. No, tak wyglądają plany, niestety. Też bym bardzo chętnie pojechała. Oj, mieliśmy takie fajne, nawet europejskie plany na wakacje, żeby jechać w miejsca, w których nie byliśmy. Przecież jeszcze nie byliśmy w bardzo dużej ilości miejsc. I zawsze znajdzie się coś na wyjazd. Ale no niestety. Tak się, moi drodzy, porobiło. Co ja w ogóle z tymi uszami robię? Nie wiem. Jestem zaczarowana tym kremem, bo... Zapraszam panią. Bo naprawdę to nie szczypie w oczy. Sobie nałożyłam podkład i się nie roluje. Patrz, coś ci pokażę. Co wczoraj wieczorem zrobiłyśmy? Zalałyśmy kogo? Wodą. Pamiętasz? Co zalałeś? Kupę. No właśnie, i zapomniałaś o kupie. Pokazać ci? Jest kupa. No, ale powiem wam, że nic się nie zrobiło z tą kupą. To... Powiem ci, Laura, tak. Ładne gówinko. Ładuże? Ale zobacz, jakie to jest głupie. Jakieś takie śliskie, jakiś żel. Czy ona urosła od wczoraj? Gdzie ona urosła? No miała urosnąć. Nie wiem, czy ona urosła. Urosła patyka duża. No trochę urosła. No i jak będzie 48 i 72 godziny, to w ogóle podobno wyjdzie z miski. Co ona ma tu? Ładne gówinko. Ładne gówinko. Nie? Ładne gówinko. Nie, jak spałyśmy wczoraj, to była kupa duża. No była kupa w wodzie i miała być duża, nie? To jakaś niefajna ta zabawka. Czemu? Fajna? Podoba ci się ta kupa? No tak, tak. No tobie by się kupa nie podobała. Jakie to jest rzecz, coś kupię? No głupie takie, nie? No zobacz, to nic nie robi. Nie? Tak, ona. Niezbyt fajne to. To nie jest wielkie. Dużo będzie, zaraz poczekamy. No czekamy, dobra. To daj może ja jej wodę wymienię na świeżą. Ja też. Wytrzyj sobie rączki tu. Wow, ale tu. Zobacz, umyłam ją z tego śliskiego. Widzisz, zobacz, teraz jest lepsza. Nie ma tego śliskiego. Zobaczymy, co teraz się stanie. Co teraz się stanie? No, to daj, odłożymy ją na bok na razie. Ona duża. No duża, nie? Będziemy patrzyli, jak kupa rośnie, no niesamowite. Cześć, ja otworzę gluta i pokażę ci, jakie to jest. No, ona otworzy gluta i wam pokaże, jakie to jest. Czujecie to? Trzeba ręką wyjąć. Trzeba ręką wyjąć, tak? Mama, wyjmij rękę. Ja? Ja mam się tym glucić? Tak. No dobrze. Ale glut, ale glut. Może buty założyć? Ale glut. Nie, pokażę, jak się to robi. A ty pokażesz mi, no dobrze. Jak się robi. O chusiu, zostawisz na hamak. Lalki. A hamak zrobiłaś dla lalki? I zresztą co mała, że to hamak, to lalka będzie. Aha, ja mam zrobić hamak i ona ma leżeć, tak? Rozumiem. Tak, bujaj się. Ona spadnie. Dobra, dawaj ją na hamak. Uuu, patrz, glut nam się rozciąga. Ona chyba się nie nadaje na hamak to. Wiesz? Czemu? Gdzie no, ten drugi? No nie, to się nie nadaje nam. Pa dobranoc. Pa dobranoc? Tak. Znowu dobranoc? Tak. Co, ty spać idziesz? Tak. To dobranoc. Pa, pa. Pa. Nie no, jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry
i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Pa, dobranoc. Naprawdę idziesz spać? Tak. Żartuję. Żartujesz. Obiad ci robię. A obiad mi robisz? No to jak idziesz spać? Nie idziesz spać, jak obiad robisz, nie? No pewnie, że nie. To pa, pa. Pa, dobranoc. To chyba nie żartowałaś. Co? Nie żartowałaś? Nie. To idziesz spać? Kołderkę ci przynieś? Tak. Poduszkę? Tak. Guziaczka mi dasz? Tak. Dobrze, to pa, pa. Pa, dobranoc. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.